przyjaźń polsko-węgierska może wydawać się zaskakująca, chociaż nasze kraje nie łączy wspólna granica, a nasze języki różnią się diametralnie, ta więź jest silna i powszechna. Historyk z Uniwersytetu Panońskiego w Eszpremie Gabor Lagzi stwierdził nawet, że jesteśmy jak dwa oddzielne dęby, które łączy jednak wspólny korzeń. Korzeni tej więzi można zaś doszukiwać się chociażby w unii personalnej pomiędzy koroną Królestwa Polskiego a Królestwem Węgier, czyli w czasach, kiedy mieliśmy wspólnego monarchę. Ale dziś nie o tym, dziś nie o historii, chociaż nie do końca, bo zaraz opowiemy o pierwszym oficjalnym międzynarodowym spotkaniu piłkarskiej reprezentacji Polski, czyli meczu z Węgrami z 1921 roku. Wspólnie z serwisem gol.pl i zanim powstała liga, opowiemy Wam zarówno o tym pojedynku, jak i o tym, co oznaczał on dla rozwoju naszego futbolu. Zapraszamy! Po 123 latach niewoli w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wszystkie dziedziny życia organizowały się na nowo, pozbywszy się nadzoru zaborców. Sport, mimo że nie był jednym z najistotniejszych zagadnień młodego państwa, również tworzył swoje struktury. W przypadku futbolu w dwóch następujących po sobie dniach 20 i 21 grudnia 1919 roku doszło w Warszawie do zjazdu założycielskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jednymi z najważniejszych podjętych tam decyzji była m.in. organizacja rozgrywek o Mistrzostwo Kraju w 1920 roku, a także przygotowanie reprezentacji piłkarskiej na przypadające w sierpniu tego samego roku Igrzyska Olimpijskie w belgijskiej Antwerpii. Niestety na planowaniu się skończyło. W przypadku reprezentacji dokonano wprawdzie selekcji graczy, zatrudniono trenera i zorganizowano nawet 3 mecze testowe. Wszelkie plany musiały jednak pójść w odstawkę z powodu wojny polsko-bolszewickiej i przesuwającego się aktualnie na zachód frontu działań bojowych. Piłkarze zamienili więc swoje stroje sportowe na mundury i wszelkie plany musiały poczekać na odparcie czerwonej zarazy nadciągającej ze wschodu. Gdy wojenna wrzawa ucichła na początku 1921 roku, pojawiły się ambitne zapowiedzi PZPN na najbliższe miesiące. Informował o nich w marcu Kurier Poznański. Dyskutowano wówczas o zawodach międzypaństwowych z Austrią, Szwajcarią, Francją czy Jugosławią. Te nie doszły jednak do skutku. Natomiast komunikat PZPN z 10 czerwca 1921 roku informował o tym, że Polski Związek odpowiedział na propozycję węgierską rozegrania zawodów w Boże Narodzenie, prosząc jednak, by termin ten został przesunięty albo na wcześniejszy miesiąc, albo aby rozegrać to spotkanie dopiero w roku 1922. Argumentowano to faktem, że sezon w Polsce kończy się w listopadzie, wobec czego nasza drużyna nie mogłaby godnie reprezentować sportu polskiego. Ostatecznie termin ustalono na niedzielę, 18 grudnia i w tym kierunku zaczęły się przygotowania do naszego międzynarodowego debiutu. W 1921 roku, po 3 latach przerwy, wznowione zostały kontakty piłkarskie z zespołami węgierskimi. W czerwcu w Polsce pojawiła się drużyna Kispesti Budapeszt, która na 6 rozegranych meczów została pokonana dwukrotnie, przez Krakowię oraz Lwowską Pogoń. Następnie przyjechał Újpesti Budapeszt, który w 7 spotkaniach tylko raz poniósł porażkę przeciwko Krakowi. Wizyta tej drużyny w Krakowie przyniosła również problemy dyscyplinarne. Podczas zawodów z kombinowaną drużyną krakowską, nie mającą miana reprezentacji miasta, ale złożoną z graczy Krakowi, Wisły oraz Maccabi, doszło do gorszących scen. Jak relacjonowała ówczesna prasa, Węgrzy bezustannie ordynarnie faulowali, a miejscowi nie potrafili się pohamować i zamiast pozostawić wymierzenie sprawiedliwości sędziemu, zaczęli załatwiać to między sobą. W efekcie tego Adam Kogut został wyrzucony z boiska. Natomiast Henryk Rejman z Władysławem Kowalskim dopuścili się samosądu nad gośćmi, przez to w końcówce mecz zamienił się w bijatykę. Sędzia zakończył zawody na kilka minut przed czasem. Publiczność zeszła z trybun i wkroczyła na plac gry celem ukarania Węgrów. Ci zaś uciekali przed tłumem. Dopiero interwencja tzw. inteligencji sportowej oraz kordon policyjny ochroniły drużynę przyjezdną. Poza tym w Polsce w okresie wakacyjnym gościły jeszcze budapesztańskie drużyny Teris Warosi oraz siódmy Keruleti. Jednak najważniejsze mecze klubowe na linii polsko-węgierskiej odbyły się w dniach 1-2 października 1921 w Budapeszcie.
Jesteśmy w październiku 1921 roku, gdzie trwała przerwa w rozgrywkach dwutygodniowa, w rozgrywkach ligowych w Polsce. Ale Krakowia chciała grać cały czas, żeby utrzymać jakby poziom zaangażowania zespołu i formę fizyczną piłkarzy. I trener Poszonej szukał sparring partnerów, a że w Krakowie jakby już nikt nie mógł się za bardzo z Krakowią mierzyć, ponieważ no, wszystkich Krakowia ogrywała jak chciała. Wtedy przyszedł telegram z Budapesztu, gdzie Krakowie zaprosił Ferencvaros na mecz pokazowy, a jednocześnie udało się dograć kolejny mecz sparingowy z MTK, który miał się odbyć dzień później. I Krakowia wyruszyła do Budapesztu. 1 października odbyło się spotkanie z Ferencvarosem, które wszyscy spodziewali się, że będzie dość łatwą przeprawą dla węgierskiej drużyny. Okazało się, że Krakowia pokazała niesamowitą wolę walki, hart ducha i wszyscy na trybunach byli mocno zdziwieni postawą polskiej drużyny. Spotkanie było bardzo zacięte, bardzo ostre w pewnym momencie i skończyło się porażką Krakowi 0-1, ale bramka padła dopiero w 85 minucie po potężnym uderzeniu Patakiego, gdzie po prostu bramkarz Krakowi nie miał nic do powiedzenia. Mimo tej porażki piłkarzy Krakowi schodzących z murawy żegnały oklaski synowca, zniesiono na rękach, w ogóle gratulowano wspaniałej postawy Krakowi i wszyscy już sobie ostrzyli wtedy zęby na mecz z MTK, który się miał odbyć dzień później. I to było dość spore wyzwanie dla Krakowi, ponieważ grać mecz dzień po dniu z tak wymagającymi rywalami, bo trzeba tu pamiętać, że MTK było wówczas mistrzem Węgier. Troszeczkę piłkarze MTK podeszli do tego spotkania lekceważąco, tym bardziej wiedzieli, że Pasiacy mają w nogach dzień wcześniej mecz z Ferencvarosem i próbowali się troszeczkę z nimi bawić, gdzieś tam próbowali jakichś sztuczek technicznych, publiczność była trochę niezadowolona, zaczęły się rozchodzić takie głosy, że to jakiś cyrk uprawiają zamiast grać w piłkę, natomiast na Krakowie podziałało to bardzo mobilizująco i pokazali swoje najlepsze zagrania. Spotkanie toczyło się na bardzo wysokiej intensywności i w pewnym momencie to Krakowia była zdecydowanie przeważającą ekipą, o mało co nie zdobyła bramki. Kałuża miał wyśmienitą okazję, podobnie Sperling, natomiast nic nie chciało wpaść do siatki, ale Węgrzy też nie zdobyli żadnej bramki i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co uznano za wielki, wielki sukces i piłkarze Krakowi byli żegnani burzą oklasków, a do kraju wracali jak prawdziwi bohaterowie. Mając już ustalonego rywala i termin zawodów, należało przystąpić do wyboru właściwej jedenastki. Pojawiało się sporo propozycji, zwłaszcza na łamach tygodnika sportowego, do którego czytelnicy przysłali kilkadziesiąt sugestii na złożenie najlepszego składu. Liczne komentarze towarzyszące tym wyborom zwracały uwagę na bardzo ważną kwestię, jaka powinna być ustalona przy selekcji. Polska była bowiem krajem różnorodnym pod względem zamieszkujących ją narodów. Oprócz Polaków żyli tu jako pełnoprawni obywatele Żydzi, Ukraińcy, Białorusini czy Niemcy. W związku z tym kluczowym pytaniem było, czy należy kierować się przy wyborze narodowością piłkarza, czy też tylko jego obywatelstwem. Podsyłane były propozycje spełniające zarówno jedno, jak i drugie kryterium, w tym drugim uwzględniając na przykład graczy Maccabi, czy też bielskich drużyn. Ostatecznie 28 listopada 1921 roku wyboru składu reprezentacji dokonał Wydział Gier PZPN, na czele którego stał Józef Szkolnikowski. Mój pradziadek był takim bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem, ale to wynikało też z trudnych czasów, w których Polska żyła, bo przede wszystkim 123 lata zaborów, później I wojna światowa, II wojna światowa, gdzieś tam w tym dwudziestolecie międzywojennym chwila oddechu była, ale tak naprawdę bardzo krótka, bo wojna z bolszewikami w 1920 roku, no i co chwilę jakieś takie wojskowe potyczki, mniej lub bardziej ważne dla losów Polski. Ale na pewno był człowiekiem, który kochał sport i widział rolę sportu jako takiego narzędzia narodowościowo-tożsamościowego, bo po odzyskaniu niepodległości mieliśmy trzy zabory, kilka różnych systemów prawnych, kilka walut i tak naprawdę sport był jedną z niewielu płaszczyzn, która zaczęła łączyć ludzi. Po odzyskaniu niepodległości pradziadek był jednym ze współzałożycieli PZPN-u, został wiceprezesem,
człowiekiem odpowiedzialnym za wydział gier i jednocześnie selekcjonerem, czyli człowiekiem, który dostał zadanie, aby zbudować podwaliny pod reprezentację Polski, wyselekcjonować zawodników ze wszystkich klubów i stworzyć coś na kształt drużyny narodowej. Później był również współzałożycielem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wiceprezesem tego związku, współzałożycielem Przeglądu Sportowego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc tak naprawdę wszystko, co wielkie w sporcie, było gdzieś udziałem mojego pradziadka, oczywiście wielu innych ludzi. Natomiast ta rola selekcjonera była na tyle ważna, że przede wszystkim trzeba było znaleźć zawodników gotowych do reprezentowania Polski. Co ciekawe, mój pradziadek jako legenda Wisły nie powołał nikogo z Wisły Kraków właśnie dlatego, żeby nie zostać posądzonym o jakąś stronniczość, a jako szef Wydziału Gier wskazał na trenera reprezentacji Imre Poscioniego z Krakowi, więc tym bardziej to pokazuje, jak uczciwym i honorowym był człowiekiem. Ta reprezentacja miała zagrać mecz z Austriakami w 21 roku. Zresztą wcześniej, jeszcze przed wojną z bolszewikami, przygotowywała się do występu na Igrzyskach Olimpijskich, ale oczywiście ze względów na udział w tym konflikcie zbrojnym nie byliśmy w stanie na tych igrzyskach wystąpić. Miał być mecz z Austriakami, z niewiadomych względów został odwołany. Inne reprezentacje też jakoś nie kwapiły się do grania z nami, ponieważ nie byliśmy jeszcze członkami FIFA. Natomiast przyszło zaproszenie od Węgrów. Zanim jednak Wydział Gier dokonał ostatecznego wyboru, już 13 listopada w Krakowie zorganizowano pierwszy mecz testowy dwóch zespołów celem przyjrzenia się potencjalnym kandydatom. Team A miał w założeniu składać się dokładnie z tych samych graczy, którzy miesiąc później wybiegli na boisko w Budapeszcie. Ostatecznie w tym teście nie wystąpił kontuzjowany synowiec, którego zastąpił Frischer z Maccabi. Druga drużyna składała się z 8 Krakusów z 4 lokalnych klubów. Ponadto wystąpili Stefan Lotz z Polonii Warszawa, Ludwik Schneider z Lwowskiej Pogoni oraz Wawrzyniec Staliński z Poznańskiej Warty. Obfity kilkudniowy śnieg przykrywał boisko Krakowi i piłkarze nieprzyzwyczajeni byli do takich okoliczności. Końcowy wynik tego meczu brzmiał 4-1 na korzyść teamu A. Dwa tygodnie później, 27 listopada, odbył się kolejny test mecz. Według taktycznego założenia bramkarz Jan Lot oraz para obrońców Gintel Marczewski mieli zagrać w drugiej drużynie, tak by mieć przeciwko sobie potencjalnie najlepsze w Polsce ustawienie ataku. Liczne nieobecności, m.in. braci Lotów, spowodowały, że sparing ten zakończony wynikiem 5-1 dla teamu A, czyli tego przewidzianego na Budapeszt, nie pozwolił na wartościową ocenę zawodników. Po opublikowaniu wybranego przez Wydział Gier PZPN składu, reprezentacja zagrała jeszcze 3 mecze. Jej pierwszym rywalem była 4 grudnia reprezentacja bielska, która stawiła silny opór, przegrywając w Krakowie tylko 3-1. 8 grudnia kadrowicze gościli we Lwowie, gdzie pokonali tamtejszą reprezentację miasta 9-1. W obu tych meczach brakowało po 2 graczy z wyznaczonej przez Związek jedenastki. Grudnia 1921 roku odbył się w Krakowie ostatni mecz testowy reprezentacji przed wyjazdem do Budapesztu. Pierwotnie zapowiedzi wskazywały boisko Krakowi jako miejsce tego wydarzenia, jednak odbył się on na placu sportowym należącym do Maccabi. Tygodnik sportowy pisał, że niedzielny trening zgromadził na placu Maccabi, jak na taki mróz, olbrzymią ilość publiczności. Z powodu nierówności terenu placu Krakowi wyznaczył Wydział Gier PZPN zupełnie równe boisko Maccabi na ten trening, może także ze względów kasowych. Plac był pokryty po prostu warstwą cienkiego, a twardego lodu. Gracze ślizgali się na nim zupełnie prawie jakby na lodzie. Rzadko który mógł i umiał się utrzymać pewnie na nogach. Niejednokrotnie wprost upadek graczy był połączony z niebezpieczeństwem kontuzji ciężkiej. Naprzeciwko kadrowiczów, którzy do tych zawodów przystąpili w końcu w składzie przewidzianym przez związek, stanęła reprezentacja Krakowa. Składała się z 4 graczy Maccabi, 3 Jutrzenki, 3 Krakowi i 1 Wiślaka. Końcowy rezultat brzmiał 7-1. 4 gole zdobył Józef Kałuża, 2 Wacław Kuchar, a 1 Marian Einbacher. Honorowe trafienie dla miejscowych
było dziełem Władysława Kowalskiego. Polska drużyna wyjechała z Krakowa w piątek przed południem, dokładnie o godzinie 10:40. Cała ekspedycja składała się z 21 osób, w tym 13 graczy. Prócz nich do wagonów wsiedli także trener Imre Poszony z ramienia PZPN, prezes dr Edward Cetarowski i sekretarz dr Jan Weisenhoff, a także profesor Wacław Babulski z Krakowa, Paweł Biernacki, recenzent sportowy Warszawskiej Rzeczypospolitej, Edward Kleinadel z Warszawy, polski mistrz tenisowy, dr Henryk Lesser, redaktor naczelny Tygodnika Sportowego oraz Edmund Szyc. Wskutek nienależytych połączeń kolejowych kadra dotarła do Budapesztu z wielkim opóźnieniem. Zamiast planowanych 24 godzin podróż trwała 35, przez co zmęczenie graczy było wielkie. Na dworcu naszą ekspedycję przywitali kolejno ambasador Polski w Budapeszcie Jan Szembek, oficjalni reprezentanci Węgierskiego Związku Futbolowego w osobach m.in. panów Tibora i inżyniera Fischera oraz wielu innych. Po wzajemnym przywitaniu się z prezydium PZPN, przedstawieniu reprezentantów prasy i członków reprezentacji oraz gości, urzędowa część ekspedycji zajechała przygotowanymi dorożkami dwukonnymi do hotelu Astoria. W Budapeszcie nasza kadra zagrała w następującym ustawieniu. W bramce 21-letni Jan Lot z warszawskiej Polonii, uniwersalny gracz, który czuł się równie dobrze między słupkami, jak i na środku ataku. W obronie po lewej stronie 25-letni Artur Marczewski, również ze stołecznej Polonii, oraz po prawej 22-letni Ludwik Gintel z Krakowi, autor aż 4 goli w 8 meczach finałów Mistrzostw Polski. Linia pomocy złożona była w całości z graczy Krakowi. Od lewej ustawieni byli najstarszy w drużynie 32-letni Tadeusz Synowiec, kapitan reprezentacji, 22-letni Stanisław Cikowski oraz 27-letni Zdzisław Styczeń. Na lewym skrzydle mamy 21-letniego Leona Szperlinga z Krakowi, obok niego na lewym łączniku przedstawiciel poznańskiej Warty, również 21-letni Marian Einbacher. Na środku ataku 25-letni Józef Kałuża, najlepszy strzelec finałów Mistrzostw Polski z 9 trafieniami. Obok niego, na nietypowej dla siebie pozycji, czyli na prawym łączniku, 24-letni Wacław Kuchar, najskuteczniejszy napastnik lwowskiej Pogoni, który tylko jednym golem ustąpił Kałuży w minionych rozgrywkach. Skład dopełnił na prawym skrzydle 27-letni Stanisław Mielech, 7 gracz reprezentujący aktualnego mistrza Polski. Węgierska piłka po zakończeniu I wojny światowej nadal należała do najlepszych świata. Mimo to, że bardzo dużo piłkarzy zginęli podczas wojny i po wojnie, ale mimo to piłka nadal bywa w wyższym poziomie. Klub MTK i Ferencváros po zakończeniu I wojny światowej rozegrali bardzo dużo meczów międzynarodowych i można mówić, że MTK, głównie MTK, bywa lepsza drużyna niż na przykład Barcelona albo Real Madrid. MTK pokonał najlepszych europejskich drużyn. W 1921 roku, właśnie przed meczem historycznym Węgry-Polski, w węgierskiej prasie bardzo dużo pisano o incydentach w trybunach. Warto zaznaczyć, że węgierscy kibice bardzo mocno atakowali sędziów, piłkarzy i właśnie dlatego w grudniu tego roku Związek Piłkarski wydał
zakaz na trybunę i nie było wiadomo, do kiedy trwa tego zakazu, ale w grudniu już kibice nie mogli iść na mecze. To właśnie ten mecz był wyjątkiem. W bramce gospodarzy 26-letni Karol Żak z budapesztańskiego 33 Football Clubie. Linię obrony stanowią 22-letni Gyula Mandel z MTK oraz 26-letni Karol Fogul z Újpesti. W pomocy występują 29-letni Zoltán Blum, 22-letni Gabor Obyc, obaj z Ferencvaroszu oraz kapitan drużyny 31-letni Wilmosz Kerty z MTK. W formacji ataku kolejno ustawieni są debiutujący w reprezentacji 22-letni Jeno Wiener z Ferencvaroszu, najbardziej doświadczony w tej drużynie, grając już swój 65. mecz w narodowych barwach, 32-letni Imre Schlosser z MTK. Na środku drugi debiutant, 27-letni Jenu Sabo z 3. Keruleti Budapeszt, następnie 20-letni Gierg Molnar z MTK oraz 28-letni István Pluhar z Budapeszti EAC. Pogoda była wieczna i deszczowa. Mimo to boisko było suche, bo posypano je trocinami. O 13.50 sędzia Karol Grec z Pragi zagwizdał po raz pierwszy. W 6 minucie, po kilku krótkich podaniach, do strzału doszedł Sabo, ale Lotk piękną Robinsonadą chwycił piłkę. W 17 minucie styczeń popełnił błąd, który momentalnie wykorzystał Schlosser. Podał on piłkę do Sabo, a ten po minięciu Marczewskiego z odległości 6 metrów mierzonym lekkim strzałem w prawy róg skierował piłkę do siatki. Mimo że Lotk biegł w tym momencie w przeciwny róg, zdążył złożyć się do interwencji, lecz piłka przeszła mu po ręce. W 22 minucie grę wznowił Gintel, przekazując piłkę Kałuży. Ten wypuścił ją pięknie Kucharowi, który minął obrońców węgierskich, ale zderzył się z wychodzącym bramkarzem, co umożliwiło wracającemu Fogulowi wybicie piłki na środek boiska. W gwałtownym zetknięciu doszło do kontuzji bramkarza Żaka, który uderzywszy głową o biodro Kuchara stracił przytomność. Sędzia przerwał grę. Żaka cucono wodą i odprowadzono do bramki, gdzie ledwie dotrwał do pauzy, po czym między słupkami zastąpił go kolejny debiutant Amzel. W 31 minucie po błędzie Marczewskiego Molnar oddał ostry strzał, który Lot sparował na korner. W odpowiedzi Kałuża po raz kolejny starał się wypuścić podaniem Kuchara, lecz tym razem obrońcy wzięli go w kleszcze i nie był w stanie się przebić. W 44 minucie Marczewski popełnił faul na Molnarze, skutkujący rzutem karnym. Do piłki podszedł wywołany przez publiczność Fogul, ale przestrzelił nad bramką. Już w pierwszej akcji po zmianie stron nowo wprowadzony bramkarz popełnił błąd przy chwycie piłki po centrze Mielecha. Niestety z jego nieporadności nie skorzystał Kuchar, który strzelił nad poprzeczką. W 49 minucie miała miejsce groźna akcja pod polską bramką. Wiener zacentrował, a Molnar napierany przez synowca trzykrotnie głową usiłował zdobyć gola. Dwa razy piłkę sparował Lotch, a za trzecim razem odbiła się ona od poprzeczki. W 80 minucie Lotch wyłuskał piłkę spod nogi Sabo, a także pewnie chwycił dwa strzały Molnara. Raz niezwykle przytomnie zachował się Marczewski, wybijając piłkę prawie z linii bramkowej. Przegląd Sportowy zorganizował konkurs, w którym typowano wynik tego spotkania. Do redakcji przysłano aż 5946 kuponów z przewidywanym rezultatem. Blisko 1/6 głosujących typowała wygraną Węgrów w rozmiarze 3-1, a jedynie co dziesiąty przewidywał zwycięstwo Polaków. Rozpiętość przesyłanych wyników wynosiła od 9-2 dla Węgrów do polskiej wygranej 5-2. Prawidłowe rozstrzygnięcie trafiły 54 osoby, z których Bolesław Gryger z Warszawy wylosował nagrodę główną w postaci 10 tysięcy marek polskich. Stanowiło to równowartość 125 numerów przeglądu sportowego z grudnia 1921. Polska prasa dość zgodnie uznała niewielką porażkę w Budapeszcie za sukces debiutującej drużyny narodowej. A jak oceniano nasz występ w prasie węgierskiej? Przegląd Sportowy pokusił się o tłumaczenia z tamtejszych gazet. Sporthyrlap pisał, że polski sport, znajdujący się jeszcze w powijakach, reprezentował się bardzo dobrze, bo klęska jednego gola z teamem węgierskim nie jest wcale hańbą. Przeciwnie, nasi polscy goście mogą mieć tylko satysfakcję. Team Polski nie ma jeszcze futbolu wykończonego i wyszkolonego. Klasycznym graczem jest jedynie tylko Lotch. Reszta graczy jest szara i nie może się nawet porównywać z naszymi. W As Est czytamy, że publika węgierska nie oczekiwała wielkiego zwycięstwa. Brakło bowiem Orta, Patakiego, Brauna i Dżenego. Ta psychika publiczności przeszła na graczy. Nie widzieliśmy jeszcze u nas takiej bezdusznej gry. Polakom mecz ten się przydał. Otrzymali niejako pismo polecające i mogą śmiało z tą kartą wizytową zapukać do drzwi Europy.
Mogą się oni jednak poszczycić tylko wynikiem cyfrowym, gdyż poza tym ani przez chwilę nie dorównywali oni przeciwnikowi, który wykazał grę bladą. Pester Lloyd informował, że termin zawodów nie był koniecznie szczęśliwie wybranym. Można to było łatwo poznać po trybunach, których obsada nie odpowiadała nawet meczowi o mistrzostwo pierwszej klasy. Dzisiejszy rezultat zawdzięczają goście w pierwszym rzędzie ofiarnej grze każdego członka drużyny. Nemzeti Sport uważał dzień zawodów za uroczystość, ze względów nie tyle sportowych, ile ze względu na liczne sympatie łączące oba narody. Pod względem sportowym Węgrzy okazali nieudolność, Polacy zaś nie okazali się mistrzami, od których można by się czegoś nauczyć. Za to mieli szczęście tak wielkie, jak i chwalebne ambicje i zapał do gry. Znajdują się tam, gdzie my przed 15-20 laty. Umieją jeszcze grać z zamiłowaniem do sportu, podczas gdy nasi grali po dekadencku z nudą i jednostajnością. Natomiast Sportlab pisał, że przez niedzielne zapasy posunęliśmy znacznie sprawę przyjaźni sportowej polsko-węgierskiej. Polacy wstępują przez nie do europejskiego koncernu sportowego, co udało im się ponad oczekiwania. Czysty rezultat wskazywałby na doskonałe kwalifikacje i wedle niego można by sport polski śmiało uważać za first class. Z pewnością będą zań wdzięczni Polacy. Zmartwychwstałe ich państwo dało przezeń pierwszy głośny znak życia i okazało się godnym przeciwnikiem wielkich drużyn. Jak potoczyły się losy bohaterów w meczu z 18 grudnia? Jan Lot łącznie zanotował w karierze 5 występów w reprezentacji, jednak 3 z nich były w roli bramkarza, a 2 jako napastnik. Miał na koncie zaledwie jedną grę w rozgrywkach ligowych w 1927 roku. Zmarł w wieku 33 lat w 1933. Ludwik Gintel był 12-krotnym reprezentantem Polski. Pod koniec kariery został przesunięty do formacji ataku, przez co w roku 1928 należał do czołowych strzelców ligowych. Dla Artura Marczewskiego był to jedyny występ reprezentacji. Był on piłkarzem ligowym w barwach klubu Turystów Łódź, a także sędzią piłkarskim aż do 1933. Tadeusz Synowiec zagrał 8 meczów reprezentacji. Był długoletnim działaczem Krakowi, Krakowskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej oraz PZPN-u. Stanisław Cikowski to 9-krotny kadrowicz, jeden z 5 zawodników z tej drużyny, który stał się olimpijczykiem w Paryżu w 1924. Został doktorem wszechnauk lekarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1925. W tym samym roku, w wieku zaledwie 26 lat, zakończył karierę piłkarską po incydencie, jaki miał miejsce podczas derbów Krakowa. Zdzisław Styczeń miał 5 występów w reprezentacji. Jako pierwszy piłkarz zagrał w niej jako przedstawiciel 2 klubów. Był olimpijczykiem w 1924. Leon Sperling to również uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zagrał 16 razy w trykocie reprezentacyjnym. Był 3-krotnym mistrzem Polski. Zginął w lwowskim getcie w 1941. Marian Einbacher, podobnie jak Marczewski, tylko w tym jednym meczu był reprezentantem Polski. Kontuzja przerwała jego sportową karierę w 1925. Później był dyrektorem w Poznańskim Banku Ludowym. Zginął w KL Auschwitz w 1943. Józef Kałuża 16 razy grał w narodowej drużynie. Piłkarz legenda w Krakowie. Karierę piłkarską zakończył w 1929, a od 1931 do wybuchu wojny był kapitanem związkowym PZPN. Był olimpijczykiem zarówno jako piłkarz w 1924 oraz jako selekcjoner w Berlinie w 1936. Wacław Kuchar 23-krotnie występował w barwach narodowych. W rozgrywkach ligowych grał aż do 1934, później był uznanym sędzią. Był pierwszym laureatem plebiscytu przeglądu sportowego na sportowca roku w 1926. Oprócz uprawiania futbolu, był mistrzem Polski w łyżwiarstwie szybkim, hokeju i lekkiej atletyce. Stanisław Mielech rozegrał tylko 2 mecze w kadrze. Uzyskał stopień doktora praw Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1924. Był dziennikarzem, działaczem sportowym, popularyzatorem sportu, a także autorem książek sportowych, takich jak Gole, faule i offside'y, czy też Sportowe sprawy i sprawki. Stefan Lodch, rezerwowy z Budapesztu, na swój jedyny występ w reprezentacji musiał poczekać do 1926. Był oficerem Wojska Polskiego, zginął w katastrofie lotniczej w 1936 roku. Mieczysław Bacz, drugi rezerwowy tego dnia, rozegrał w swojej karierze 11 meczów w kadrze. Wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku. W lidze grał do 1929.
Tak jak zaczęliśmy, tak zakończyliśmy 100 lat wzlotów i upadków polskiej reprezentacji piłkarskiej. To Węgrzy byli bowiem naszym ostatnim rywalem przed przypadającą na 18 grudnia 2021 roku setną rocznicę naszego debiutu na międzynarodowej arenie. Tak jak na początku, musieliśmy uznać wyższość naszego rywala. Ta historia jednak się nie kończy. Wkrótce zostaną dopisane do niej kolejne rozdziały.